projekt zakłada zrealizowanie legend autorstwa Marka Binkowskiego, historię legendy i podania o mieście i gminie Bierutów. W animacji poklatkowej na realizację projektu będzie składało się kilka punktów. Pierwszym punktem właśnie dzisiaj jest spotkanie z autorem legend, gdzie wybierzemy od 2 do 4 legend, nad którymi będziemy pracować w dalszej części projektu. Kolejnym punktem będą warsztaty storytellingu, na których tworzymy taką opowieść dotyczącą legend. Kolejnym punktem będą warsztaty z animacji poklatkowej dotyczącej właśnie realizacji legend w tej technice, w tej formie. Następnie warsztaty sound designu, na których tworzymy specjalny podkład dźwiękowy, specjalnie przygotowany przez uczestników projektu, konkretnie pod właśnie legendy. Finałem całego przedsięwzięcia będzie wspólne wyświetlanie filmów zrealizowanych przez uczestników w kinie w sali kinowej Ośrodka Kultury i Sportu w Bierutowie. Z całego przedsięwzięcia zostanie również wydany materiał wideo, który będzie swego rodzaju takim materiałem dla wszystkich innych grup, które chciałyby realizować podobne przedsięwzięcia. Będzie również galeria zdjęciowa oraz płyty DVD, które będą do rozdania dla uczestników projektu oraz osób, które będą zainteresowane. Te płyty będą u nas w Ośrodku Kultury i Sportu w Bierutowie. Projekt skierowany jest do młodzieży z terenu miasta i gminy Bierutów. Jest to młodzież w wieku szkolnym od 10, można powiedzieć nawet do 18 lat. Jest to grupa otwarta. Chciałabym się pokazać w tym projekcie z jak najlepszej strony, aby inni widzowie dostrzegli nasze miasto. Poznali naszą historię. Jestem mieszkanką gminy Bierutów i biorę udział w tym projekcie, bo uważam, że każdy mieszkaniec naszej gminy powinien znać historię Bierutowa i legendy z tą historią związane. To był mój główny cel, aby te legendy żyły praktycznie swoim życiem już po wydaniu książki w 2029 roku. Więc to są rzeczy dla mnie zawsze były interesujące i takie, powiem wprost, z życia wzięte. I dlatego tworzą taką, powiedziałbym, niezwykłą aurę. Że po prostu historyk w dziełach historycznych przedstawia fakty. Natomiast tutaj w legendach czy opowieściach można przedstawić rzeczy bardziej ciekawe i ujmujące, bardziej ludzkie wręcz bym powiedział. Sztuka opowiadania, która towarzyszy ludziom od zarania dziejów i dzisiaj trochę sobie o niej powiedzieliśmy i zastanowiliśmy się, jak opowiadać w taki sposób, żeby być zrozumianym i żeby być zapamiętanym i żeby to, co mówimy, było ciekawe. Wzięliśmy na warsztat Miejskie Legendy Bierutowa, przyjrzałyśmy się trochę w grupie warsztatowej, w jaki sposób je opowiedzieć, żeby zrobić z nich historię. Historię, która ma jakiś początek, która ma fabułę, która się kończy puentą. Jedna grupa miała trudniejsze zadanie, tworzyła historię o herbie, więc tak naprawdę tam było wiele do domyślenia. Druga grupa miała historię z bójnicką, więc tutaj można było naprawdę puścić wodze wyobraźni i dodać trochę szczegółów i stworzyć coś takiego, co będzie trzymało w napięciu. Oczywiście z dobrym zakończeniem i z taką krzepiącą puentą, więc myślę, że zadanie zostało w 100% dzisiaj wykonane. No to mieliśmy wyznaczone teksty. Moja grupa miała tekst o herbie Bierutowa. Nie był on jakiś szczególny, więc większość musieliśmy wymyślić sami. Było podane właśnie w herbie, w tym opowiadaniu o herbie, wiele różnych przykładów, jak ten herb powstał, więc musieliśmy wybrać jeden, na nim się skupić, wymyślić do tego historię, jak to powstało wszystko. Nasze zadanie polegało na tym, aby no po prostu przekształcić tą legendę w bardziej no prosty sposób, dodać swoje elementy i po prostu ubarwić tą historię. No, dodaliśmy to, że na przykład kupiec był puszysty, nie miał oka. No, skupialiśmy się bardziej na takich szczegółach. Dzisiaj mija drugi dzień pracy nad scenografią do legendy, do animowanej legendy bierutowskiej o jarmarkach. Powstał rynek bierutowski ze straganami.
No i oczywiście postacie, które uzupełniły, ale też te scenografie pojawiły się i budynki z rynku, plus stragany, plus przedmioty, które kraniarze będą sprzedawać w trakcie trwania legendy. Na pewno ważna jest plastyka postaci, no i oczywiście ubiory, żeby choć trochę wpisywały się w epokę. Odpowiedzialna byłam za zrobienie tła w przedstawieniu jakby nocy i zrobienie tak zwanego pokoju dla jednej ze scen. To jest pokój kupca, który sobie przyjechał i na pewno będzie się tam dużo działo, a mianowicie będzie tam coś z napaścią. Wydaje mi się, że najtrudniejsze było chyba do zrobienia te postacie i ubranie ich, no bo jednak to z niczego zrobić coś, to nie jest łatwe zadanie, tak mi się przynajmniej wydaje. Jak już się w to wciągnie, to już da się wyobrazić ten bajkowy świat i się jakoś to fajnie wciągnąć. A największy problem to chyba były ubiory do postaci, ponieważ no, postacie plastelinowe i tkaniny nie do końca posłuszne do wykonania odzieży. Następnym etapem pracy będzie poruszanie tych figurek, żeby nadać im życie i żeby powstała opowieść o Bierutowskim Jarmarku. Pracujemy nad udźwiękowieniem legend bierutowskich. Nagrywamy te legendy. Dziewczyny, uczennice z liceum opowiadają je do mikrofonu, robimy nagrania. Różne też efekty dźwiękowe, różne odgłosy, które były zawarte w tych, które są w tych scenach. Też w tych nagraniach będzie wykorzystana muzyka skomponowana w Bierutowie przed 400 laty. No nie jesteśmy tutaj w studio nagraniowym, ale na takie podstawy, czy na przykład, no żeby być cicho chwilę przed nagraniem, chwilę po nagraniu, żeby sobie nie przeszkadzać. No takie elementarne rzeczy. Pokazałem kilka rodzajów mikrofonów. Pokazałem, że też ten sprzęt do nagrywania wcale można też sobie w przystępnych cenach kupić. Jest dużo programów do edycji dźwięku zupełnie darmowych, więc mówimy sobie o takich podstawach. Projekt Bardzo Młoda Kultura zakłada właśnie tutaj współpracę trzech sektorów. To jest sektora edukacji, sektora kultury i wolontariatu. W projekcie właśnie udział, jeżeli chodzi o sektor kultury, to jestem ja, jako właśnie przedstawiciel sektora kultury, Adam Marcinkiewicz, kolejny koordynator projektu z sektora edukacji, oraz Alicja Krasny, przedstawiciel sektora wolontariatu. Razem właśnie tutaj koordynujemy projekt przy współpracy właśnie Ośrodka Kultury i Sportu w Bierutowie. To, że my możemy jako sektor oświaty wziąć udział w tak ważnym projekcie, który tworzy pewnego rodzaju kulturę, który odtwarza naszą tożsamość kulturową naszego regionu, jest niezwykle ważne, bo jest to przede wszystkim postawa prospołeczna, ale z drugiej strony ma bardzo ważny aspekt edukacyjny. Uczy nas pewnych postaw, uczy nas naszej miłości regionalnej. Ta współpraca w naszym klimacie, w naszym środowisku przebiega rewelacyjnie. Szczerze mówiąc, byłem poniekąd sceptycznie nastawiony do tego, czy faktycznie uda się taką współpracę nawiązać. Z tego względu, że bardzo często możemy spotkać się z tym, że jednak te dwa tory oświaty i edukacji, które powinny być zespolone, one często jakby odchodzą, idą zupełnie innymi torami. To, co tutaj możemy zauważyć, jest niezwykle ważne. Z tego względu, że widać pełne zaangażowanie i pełną współpracę sektora oświaty razem z sektorem kultury. I to jest to, co mnie osobiście bardzo cieszy i buduje i napawa taką nadzieją, że na tym się nie skończy, że być może będziemy mogli w dalszym ciągu rozwijać te projekty, być może o innej tematyce. Póki co robimy to w kontekście odkrywania pewnej naszej tożsamości kulturowej, co dla nas jest bardzo ważne, zwłaszcza dla naszej miejscowości, której tą kulturę i edukację tutaj tworzymy.